Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj jeden z bardziej prostych obiadów, szczególnie dla osób, które mają szybkowar. Chociaż w zwykłym garnku też można ten obiad ugotować, o czym za chwilę w przepisie. Baczni odbiorcy wiedzą, że kończę właśnie duży projekt, więc mam ostatnio trochę mniej czasu. To znaczy mam go tyle samo co każdy, ale muszę go nieco mocniej wycisnąć. I dlatego szybkowar jest moim ogromnym pomocnikiem, bo ja nie mam najmniejszego zamiaru rezygnować z domowego gotowania mimo większej ilości pracy. Szczególnie, że wiem, że to domowe gotowanie wcale tak dużo czasu nie musi zabierać. Dzisiaj duszone golonki z indyka, przepyszne, banalnie proste do przygotowania, ale sprawiają wrażenie, że trochę się przy nich napracowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Mam tu 4 golonki z indyka ze skórą i kością. To taka dość solidna porcja, ale ja gotuję od razu tyle, bo mięso, nawet jeśli zostanie, to można później z powodzeniem wykorzystać do sałatek czy przekąski na wynos. Mięso myję, osuszam, z każdej strony przypuszczam obficie ulubionymi przyprawami. U mnie jest to mieszanka: suszone pomidory, mielona papryka, sól, pieprz, oregano i majeranek. Może być kupna lub domowa, bez znaczenia. To tak naprawdę może być też dowolna ulubiona przyprawa, nawet tylko sól i pieprz wystarczą. Starannie nacieram przyprawami mięso. I nacierając to mięso, dopowiem, że w prezentowanej wersji będę korzystać z szybkowaru, ale spokojnie, można to danie przygotować w zwykłym garnku, tylko trzeba będzie całość dusić po prostu dłużej. Szybkowar mniej więcej 40 minut, bo chcę, żeby to mięso było miękkie, garnek ponad godzinę, w zależności od tego, jak miękkie mięso lubicie. Dobra, doprawione, umyję ręce i zaraz wracam. Rozgrzewam garnek z niewielką ilością oleju kokosowego lub innego ulubionego tłuszczu do smażenia. Wkładam mięso i krótko podsmażam z każdej strony na dość ostrym ogniu, ale uważam, by nie przypalić tego za bardzo. Co jakiś czas będę mięso obracać, w tym czasie obiorę i pokroję cebulę, dwie duże. Obrane przekrawam na pół i kroję w kostkę lub z grubsza siekam. Nie trzeba tu być zbyt dokładnym, bo ta cebula i tak się rozgotuje, a później będę ją jeszcze blendować. U mnie coś takiego. Pokrojoną dodaję do mięsa, już podsmażonego. Utykam między golonkami, zsuwając cebulę w kierunku dna garnka, tak by wypełniła przestrzenie między mięsem. Dokładam także drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek, jeden ząbek oraz dwa liście laurowe. Rozprowadzam w cebuli, również utykając między mięsem te dodatki. I na koniec podlewam niewielką ilością wody, wywaru lub na przykład piwa. U mnie woda, 250 ml. Leję ją po ściankach, by nie spłukać przypraw. Sprawdzę jeszcze, czy płynu na dnie wystarczy, u mnie jest dobrze. I na koniec przypruszam to z wierzchu świeżo mielonym czarnym pieprzem. Zamykam przykrywkę, ustawiam drugi, ten wyższy stopień gotowania i na maksymalnym ogniu zagotowuję do czasu, aż zawór się zamknie. Gdy się podniesie, mocno zmniejszam grzanie i od tego momentu gotuję 30-40 minut. Ja 40, bo chcę bardzo miękkie mięso. Jeśli gotuję w zwykłym garnku, to oczywiście gotuję dłużej, bo ponad dobrą godzinę. Co jakiś czas zaglądam, przewracam mięso na drugą stronę i w razie potrzeby podlewam dodatkowym płynem, na przykład wodą, gdyby odparowała za mocno. No i po tym czasie wyłączam grzanie, zostawiam szybkowar, aż zawór w naturalny sposób opadnie, co oznacza, że w garnku nie ma już ciśnienia i można otwierać pokrywę. Przez czas oczekiwania mięso oczywiście jeszcze dochodzi. Kiedy zawór opadnie, można otworzyć garnek. Indyk powinien być już dobrze uduszony i ładnie odchodzić od kości. Wyjmuję golonki i przekładam na talerz. Wyjmuję je naprawdę bardzo delikatnie, bo one są dobrze uduszone i pięknie odchodzą od kości. Nie chcę tego rozwalić. No i cebulę blenduję na gładki sos. Można go zaciągnąć odrobiną mąki ziemniaczanej lub zwykłej. I ja to właśnie zrobię, bo zobaczcie. Konsystencja jest taka, czyli taka bardziej zupa, więc zaciągam. Mąka pełnoziarnista. Ilość trzeba dobrać do pożądanej konsystencji sosu. Ja dam solidną łyżkę pszennej pełnoziarnistej. Dolewam niewielką ilość zimnej wody, tyle by rozprowadzić mąkę. I jedną, dwie łyżki sosu sojowego. To już według własnego smaku trzeba po prostu sprawdzać. Mieszam, by nie było grudek. I tę mieszankę wlewam do garnka. Oczywiście mieszam, najlepiej rózgą lub trzepaczką. Zagotowuję, czekam aż zgęstnieje i gotowe. Sos taki niezbyt gęsty, zobaczcie. W sensie my taki właśnie akurat chcemy, ale oczywiście można dać więcej mąki lub mniej wody lub bardziej odparować ten sos według uznania. U mnie jest ok. Delikatnie wkładam golonki, obtaczam je w sosie. I gotowe, można podawać. Tyle, że ja to jeszcze przykryję i dam daniu jakieś 10-15 minut pod przykryciem już bez gotowania, bo dopiero wtedy będziemy to jeść. A podaję z kaszą z warzywami. Jak ją przygotować, pokazywałam we wcześniejszym filmie, który rzecz jasna podlinkuję w opisie pod spodem. Porcja kaszy z warzywami, golonka, podlewam sosem i podaję na gorąco. Pachnie wspaniale. Jeśli chcecie poczuć ten zapach, no i smak oraz prostotę tego dania, to koniecznie wypróbujcie przepis. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
Życząc smacznego, zapraszam po przepis pisany na blog oraz do śledzenia profilu kanału na Facebooku i Instagramie. Tam znajdziecie m.in. sporo inspiracji na szybkie i pożywne dania, ale w sumie nie tylko, zaglądajcie. No i jak zawsze zapraszam do subskrybowania kanału, bo dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. A wielkimi krokami zbliża się wiosna, więc i tu będzie coraz bardziej wiosennie. Serdecznie zapraszam i raz jeszcze smacznego!